Mam takie zadanie, popłać na głębokiej wodzie i dam radę. Czuję, że będę wolny i czuję, że będę czuć się w swoim domu, w swoim środowisku. Witam serdecznie. Bardzo mi było gościć Ciebie tutaj na tym basenie. No basen olimpijski, jak zauważyłeś, tu 10-metrowy. Mówisz, że się nie boisz w ogóle wejść po takiej przerwie. Absolutnie, jako ratownik TSR, dopóki morski basen śródlądowy się nie boję. Wow, to rewelacja. No tutaj to jest tylko zwykły basen, także w porównaniu z morzem, z oceanem, tu będzie tutaj, nie będzie żadnego problemu. Po 6 latach nie pływania, nie wchodzenia do wody, przepłynąłeś stąd aż za ratownika prawie 15 metrów i z powrotem tutaj. Prawie 30 metrów, bez żadnego problemu. Brak kondycji. Brak kondycji, teraz trzeba nad tym popracować. Ale gratuluję, bo nie zrezygnowałeś i to się właśnie liczy. Ja byłem pod wrażeniem i pełen podziwu, bo powiem szczerze, że nawet dla zwykłego pływaka wejście do wody po takim długim okresie czasu, czy 6 lat, jak on nie pływał w ogóle, no to mógłby być dla niego szok. A tutaj mimo wszystko on sobie poradził z tym zadaniem doskonale.